A teraz ważna informacja dla wszystkich tych, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego 500+. Bon ważny jest jeszcze tylko do końca marca. Podpowiadamy, jak go aktywować i jak się nim płaci. Niedawno ważność polskiego bonu turystycznego przedłużono do końca marca. Jaka jest wysokość bonu i kto może z niego skorzystać? Bon turystyczny przysługuje na dziecko urodzone do 31 grudnia 2021 roku. Przysługuje on jednorazowo w wysokości 500 zł. Mówi Marlena Nowicka, rzecznik Wielkopolskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością wysokość bonu wynosi 1000 zł. W jaki sposób można aktywować bon? Trzeba wejść na platformę usług elektronicznych PUE ZUS. Po aktywacji bonu na PUE ZUS na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności. Trzeba go podać, kiedy płaci się bonem za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną na terenie Polski. Tłumaczy Monika Kiełczyńska, rzecznik Łódzkiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bon turystyczny wprowadzono jako formę wsparcia dla polskich rodzin i branży turystycznej z powodu trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią. Jest ważny do końca marca. Oznacza to, że bonem można opłacić na przykład wyjazd na narty czy zimowisko podczas ferii. Bon można wykorzystać na przykład w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie przygotowano specjalny program na trwające ferie. Codziennie od poniedziałku do piątku przez te 2 tygodnie o godzinie 10. Są to bardzo różne, codziennie właściwie inne zajęcia edukacyjne połączone z pracami manualnymi, z ciekawostkami o marynarce wojennej, o morzu, wszystko związane z tematyką morską. Z bonu turystycznego skorzystamy z pewnością także podczas aktywnego wypoczynku w górach. Tu jednak musimy pamiętać również o naszym bezpieczeństwie. To naprawdę są proste zasady, stare, sprawdzone. Odpowiedni sprzęt, przygotowanie, odpowiedni ubiór, znajomość terenu, pozostawianie informacji, gdzie i w jaki teren się udajemy, kiedy zamierzamy wrócić. Również na stokach pamiętajmy o podstawowych zasadach. Powinniśmy pamiętać na tym, żeby się gdzieś tam rozgrzać przed startem i tak dalej. Patrzeć dookoła siebie, zwracać uwagę, czy ktoś jedzie z góry, czy ktoś nie jedzie. I przede wszystkim jak my jedziemy z góry, to patrzeć na osoby, które są przed nami. Bo to tak naprawdę od nas zależy, gdzie my ten ruch wykonamy. Aktualnie ferie trwają w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. W kolejnym tygodniu wypoczynek rozpoczną uczniowie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.